Ma 9 metrów długości, 10 szerokości i jest jedynym takim egzemplarzem w Polsce. W Głuszycy Górnej powstaje replika legendarnego radzieckiego myśliwca z II wojny światowej Jaka IX. Docelowo maszyna ma być wyposażona w aparaturę, dzięki której siedzący w samolocie człowiek będzie mógł się poczuć jak pilot. Dorota Kaczor. Na co dzień zapracowany przedsiębiorca, pan Sławomir Sobala z Wrocławia, o własnym samolocie marzył od dziecka. Marzyły mu się stery historycznego myśliwca. Nie ma podobnej repliki w Polsce, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Lata przygotowań i konsultacji i w końcu marzenie stało się realne. Z panem Sławomirem budowy radzieckiego myśliwca podjął się stolarz pan Jacek Szatkowski. To wielkie wyzwanie. Tydzień po prostu myślałem nad tym w ogóle, czy to zacząć robić. Dwa tygodnie siedziałem nad planami, które pan Sławek mi dostarczył, no i podjąłem decyzję, że podejmę się tej pracy. No. Wszystko precyzyjnie policzone i przemyślane. Replika myśliwca w 90% jest podobna do oryginału. Wszystko mnie wkręcało w tym samolocie. Po prostu to była praca, która daje niesamowitą satysfakcję, że to jeszcze wychodzi i wygląda. To jest takie chyba najważniejsze dla stolarza. Choć to jeszcze nie koniec prac, samolot już dziś budzi ogromne zainteresowanie. Bardzo mi się podoba. To taka forma odkrywania historii na żywo, taka namacalna forma historii. Docelowo będzie to urządzenie, które w komplecie stworzy jeden wielki, duży symulator. Symulator lotu, symulator do gier. Gotowy myśliwiec zostanie przetransportowany do Wrocławia. Wiele osób interesujących się lotnictwem będzie miało okazję coś z bliska dotknąć, usiąść, pobawić się. Pan Sławomir ma już replikę niemieckiego Messerschmitta MS-109. Kolejnym samolotem będzie amerykański Mustang P-51, również z II wojny światowej. Głuszyca Górna, Dorota Kaczor,